Poznaliśmy, jak parowozy były napełnione węglem, teraz poznamy, jak były napełnione wodą. Otóż za pomocą tego urządzenia, jest to wieża ciśnień, do góry znajdował się wielki zbiornik na wodę i pod naszymi stopami biegły rury prosto do tego niebieskiego urządzenia. Jest to tak zwany żuraw wodny. Żuraw, pod który podjeżdżały parowozy właśnie tymi torami, którymi teraz szliśmy, on za pomocą takiego specjalnego cięgna, takiej wajchy, że tak powiem, był przekierowany w odpowiednią stronę i z tej pomarańczowej końcówki woda lała się do zbiorników. W internecie są dostępne takie filmy z różnych jeszcze czynnych parowozowni, gdzie maszynista nie zamknął tych klap, gdzie są zbiorniki wody i przy hamowaniu po prostu ta woda hektolitrami wylewa się z tego parowozu. Tak, bo zawód maszynisty jest bardzo odpowiedzialny, a na początku był bardzo niebezpieczny, bo nie zawsze były te semafory, nie zawsze były sygnalizatory, nie zawsze był taki nadzór ruchu. I czasem zdarzało się, że na linii jednotorowej jechały dwa pociągi w różnych kierunkach i nie zawsze każdy chciał się zatrzymać. W związku z tym nawet dochodziło do zderzeń czołowych. Później już wymyślono semafory, wprowadzono odpowiednie prawo, ale nadal był to dość niebezpieczny zawód. Bo co by się stało, gdyby maszynista zasnął lub zasadł za kierownicą, że tak powiem? Dzisiaj już jest na co sposób, jest tak zwany przycisk czuwaka. Maszynista ma obowiązek wciskać taki przycisk co 30 sekund albo co minutę, zależy od konstrukcji pociągu. Jak go nie wciśnie, włączy się alarm, jak go znowu nie wciśnie, to pociąg się automatycznie zatrzyma i wysyła wiadomości do pobliskich pociągów, że nastąpiła taka sytuacja. Więc dzięki właśnie takim systemom, dzięki takiemu bezpieczeństwu, ten środek transportu kolej stał się jednym z najbezpieczniejszych, o ile nie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Teraz przejdziemy w tamtą stronę.